Mano, z tej strony Goma, to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj jest kolejny odcinek z Minecraft Dungeons. Tak, dzisiaj na szybko to zrobimy. Czasu nie mam. Co zrobiliśmy w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku kupiliśmy unikat. No i przeszliśmy taki poziom. No i idziemy na następny. Przeszliśmy pustynną świątynię i teraz idziemy na płomienną kuźnię. Tutaj na ten możemy iść poziom, tu mamy ileś tamtego. No i zaczynamy. No. Tutaj widzę znowu golema widać. Jakaś lawa spływa, tu też. Filmik. O, villagery, wiśniaki. Chowadłam. Coś jest, ale nie wiem, co to jest. Też. O, golem. A to co, tam coś jest jeszcze dużego. Po co ja to zrobiłem? Dobra. Lecimy dalej. No, tutaj jakiś śnieg jest. Cave spidery widzę. I szkielety. Trochę jak w spawnerach w Minecraftie zwykłym, nie? Dężona. Raz Speedex. Creeper trochę pomógł. Oj, TNT waliłem przez przypadek, zapomniałem o nim totalnie. Ale dobra, lecimy dalej. Dobra. Nam odnowi. Nie wiem czemu, ale trochę żyćka. A coś nam daje żyćka ciągle. Tam jest jakieś przejście, widzę. Te szkielety. No porcz, bo widziałem, że wyleciał. O, sekret. Cordelas jakiś. Strzałki. Cordelas. A ten. Nie patrzyłem. Jest sześć tajemnic i dwie skrzynie. Dobra, może być, nie? To teraz idziemy tam dalej. O, tutaj. Teraz jesteśmy w jakiejś kuźni. Oj, golem. Znajdź rdzeń kuźni. Znaczy, tu jest golem zepsuty jakiś. Tu są emeraldy. Golem tutaj leży, taki tu jakiś z książki. No, jakoś to wygląda. Wywrócił się w błoto. To są zombiaki. Dobra, sobie je szybko załatwimy. Pajączek ten. Ej, szybko tamten zleciał na hita. Dobra, TNT. Dobra, wiadomość. Mamy TNT. Daj mi tego Emeralda. To jest ciekawa, bo z niej tutaj dropią z zombiaków dropią Emeraldy, nie?
Lawa jakaś. Jest, nie, lepiej do niej nie włazić. W piece. Cave Spidera załatw. Dobra. Co to tutaj jest? Nie wiem. Jakieś kowadło z żelazem na nim. To jest? Myślę, że to fortepian. Chyba to chyba był fortepian. To... Nie wiem, jak ktoś wie, co to było, to niech mi powie, bo ja nie wiem, czy to był fortepian, czy coś innego. Okay. Ja bym poszedł tam do góry. Mogą być ciekawe rzeczy. O, a tu widzimy kolegów. Oj, tu jest to! O, panie. Tu jest jaskiniowiec gdzieś. Wiecie, o którego chodzi. Dobrze się z nim. Tu jest jaskiniowiec, dobra. Ała. Wzmocniony, pilager. No i weź mnie, wypuść, typie. Aha, no i tobie tak będzie trzymać. Co się... Gdzie te TNT poleciało właściwie? Nie wiem, gdzie ono poleciało. Okej, okay, tu jakaś lawa, ale tu chyba nic nie było. O! Ale to jest duże. I to ma co teraz zwiedzać? Chyba ich coś. Bo nie zamierzam teraz całego zwiedzać. Skoro cię wizdał, coś spadnie. Dobra. Mogę dać się nic nie przeszkadzać status, nie? Dobra. Tutaj nic nie ma. Warto pochodzić, bo wie, te skrzynki mogą się tak przed ryjokiem zrespić, jak się podejdzie gdzieś. Dobra, dostał. Te mogą zatruć, więc nie trzeba uważać. Ale to całe trzeba pozwiedzać. Chyba enchanted tu jest. To nie, ja ich tutaj sobie będę omijał, nie? Bo tu pewnie jest secret level do odkrycia gdzieś. No ja bym chciał ten secret level, nie? Też nie przesadzajmy z tymi mobami. Bo jednak to za dużo czasu zajmie. Czy jak ma spać około 20 minut, nie? Jak to zwykle w tej serii bywa z Minecraft Dungeons, więc nie chcę z tym przesadzić. Jak w poprzednim odcinku, że pół godziny graliśmy. Ja dzisiaj mam mniej czasu. Dobra, lecimy dalej. Oj, tutaj już więcej kolegów. Mocy. Na weźku. I nie ma. Jest skrzynka. Jest skrzynka. Na secret level'a nie ma, to nie wiem po co ja tu właziłem, nie? Secret level'a jak nie było, tak nie ma. Mógłby tutaj być, ale go tu nie ma, nie? Mogliby go gdzieś tutaj wciepać i ale go nie wciepali. No i no co? No i nie ma, no. Teraz wyjścia szukam. Tam szukamy, dobra. To woli. Tu jest wyjście. Tutaj się nawet nie... Wyłaź stąd! Tu się nie opylało wchodzić, bo tam nic nie było. No, tylko czas żarło niepotrzebnie.
sobie buty szybkości wezmę, bo jednak chcę trochę przyspieszyć z tym. Jesteśmy. Kontynuujemy przygodę. Oj, panie, o panie, o panie. I słyszę tamty, słyszę już szpilagerów. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Raczej powinniście słyszeć, chyba że jest po prostu za ciche, bo oni tak trochę cicho teraz. O, widzicie, są tu. Są koledzy. Łup. Dobra. Jaskiniowiec się broni. Nie wiem, czy w tym przypadku nie można czerwoczować tych, których broni. Oj, wypuść mnie stąd. Tak, da się czarżować. No i tutaj mi się skończył. Da się czarżować pociski. Ja teraz takiego czarżowego chciał zrobić, żeby się zaprezentować. O, widzicie ten Diamond Armor? Oj, oj, oj! Umrę, dobra. RIP, nie wnikam, ale dobra. Żyjemy. To jest najważniejsze. Spadać! Coś tu jest? Nie. Fajnie to jest zrobione, ten poziom, ale jest strasznie, strasznie obszerny. No, żeby już nie tracić czasu, tego gentleman nie podchodzę. Ej, on przeżył. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że w tym. Te. Bo diaksy wydropił, diaksy. Znaczy emeraldy. Emeraldy zielone, trzeba skojarzyć, nie? Skojarz i zapamiętaj. Yeah. Vindikator. Vindikator. Woli. Tam jest jakiś wypierdek, ale tam nie idę. Może się sami kiedyś pójść. Tą grę będziecie mieli. Teraz. I łup. Znowu ich jest tutaj strasznie dużo. Au, au, au. Tu jest sędzia, patrzcie, on. Nie ma go tu. Ja go tu widziałem. Nie, on gdzieś tu musi być. Nie ma go. No gdzie on je? A tam stoi daleko. Dobra, padł. Proszę. I Cordelas. Cordelas kolejny. Ja go rozbiję. Oj. O! Dobra. Strollowane. Świnie, świnia, świnia, świnia. Świnie wiesz. No, pozbędźmy się tych tutaj. I bum. Dobra, sobie świnka nam takie coś wydropiła. Zbroję najemnika i płomienny kołczan. No, to jest fajna rzecz. Dobra, enchanter do śmietnika. Tu co to?
I może to zęczątrał na coś. Grzmot, szał. Szał. Dobra. Grzmot. Myślicie, przyłanie błyskawicy. Trująca chmura. Trującą chmurę. Dobra, mamy trującą chmurę na tym enchant. Więc nieźle jest. Spowoduj przeciążenie rdzeni. Dobra, dziwne to. O, i to będzie strzelać, to będzie strzelać. Widzicie? Tak strzela, jak przeciążenie rdzeni się robi. Ja to gdzieś widziałem. To jest rdzeń. Przeciążenie robimy. Golem! Golem jest, uwaga! Dobra, przywalone. Dobra. Leży, 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 leży. Jest, spadł, dobra. Lecimy dalej. Co to? Wielki młot mamy. No, duże obrażenia, ale niby jest słabszy. No, więc no, nie zamieniamy w niego. Siul. A tu jest znowu jakaś krypta. Co to? To respimowy. Czy tu będzie sekretny poziom do odblokowania? Nie, skrzynka jest tylko. I wielki młot znowu. Here we go again. Reaktor to jesteś przeciążony, dobra. Przywróceni. Tam jest do przeciążenia. Dobra, przeciąż go! Enchanter i on enchantował moby. Chyba naturalnie zenchantowane moby się na razie w tej starej nie mam jeszcze nie zrespiły, nie? Bo mogą się respić. Naturalnie zenchantowane. Nie przez jakiegoś enchantera. Świnka. Aha, on zenchantował świnkę. Łuk mocy, jeszcze lepszy. Dobra. Tu jest znowu jakieś przejście do jakiejś krypty czy coś. Co tu jest? Co tu jest w tej krypcie? O, będą się znowu boby respić. Tym razem tu jest stawiane. O, dwa TNT na łupie mamy. Stawiane jest, widzimy, na łuki, na kusze. Tu są. Jest skrzynek. Skrzynka oczywiście chcemy. Łuk mocy.
Ten jest lepszy. Trzy TNT na głowie. Dobra, to kto nam teraz podskoczy, co? Oj, byczku, byczku. Dobra. Reaktory sobie. Golem. Nie. Tutaj będzie taki boss duży chyba, nie? Oj. Dobra. No za niego sobie to zostawmy. A na tego. Gdzie to prowadzi? Tu jest zamknięte, dobra. A tu chyba mamy potem iść, nie? Teraz tu mamy iść. O, bo tu jest ostatni reaktor. Ups. Dobra. Ucieknij z kuźni. Tak, i tu mamy iść. To uciekamy z kuźni. Są zombiaczki. Tutaj chwilę, bo może być naprawdę silny, więc na niego sobie zostawiam tutaj TNT. Ten ma szkielet, ma łuk mocy. Mamy. Podleczmy trochę. No to leci z tym koksem. Leci z tym śledziem. Z koksem. Tutaj wieśniaka nie ma do blokowania, bo już mamy wszystkich odblokowanych jak coś. Nikt się nie dziwił. Dobra, jaskiniowiec. Gdzieś tu jest. O, jaskiniowiec jest. Wybuchnąć nie chcemy z tym TNT, bo to się dobrze nie skończy. Oj, oj, uciekaj. Dobra, jaskiniowca. Oj! Dobra, tego się udało zwalić. Nie wchodź do lawy, bo wybuchniesz. Oj, nie tędy. W drugą stronę musimy. Oj, leć. Ej, przez lawę przebiegł, widzieliście? Jaki typ? Dobra, tu już jest lawy trochę dużo. Jest już trochę niewygodnie tutaj chodzić. Dobra. Idziemy. Zbroja najemnika. Czy ona jest lepsza? Nie, nie jest lepsza. Zwłaszcza jak mamy taką broń, która dużo wymaga. Ona wcale lepsza nie jest tamta zbroja. Zaopatrzenie. Świetnie, bo nie mieliśmy full heala, to teraz będziemy mieli full heala. Hej, Spider. Świnka, świnka. Nie dam jej uciec. Wzmocniona kolczuga. To jest to, co te szkielety mają, ale to jest gorsze. Sporo. Cicho się tak zrobiło jakoś. Reaktory. Co to jest?
To jaki to. A! A, gościu! Przypal temu! Ale to wali. Dajesz, 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 dajesz! Unikat. Dobra. Burzomłot. Obrażenie w walce wręcz 51. Lepsze. Strzela elektrycznie podczas kawy bardzo wysokie obrażenie obszarowe. No, naprawdę, nie wiem. Mamy burzomłot. O, kolejny unikat. Co odcinek mamy unikaty. Widzicie? Jeżeli będziecie subskrybować kanał, to zapomniałem o tym powiedzieć, to będziecie mieli. To dostaniecie też, będziecie tyle unikatów mieli dropać. Wiecie? Gdzie ja wam mówię? Prawdziwie powiadował, że jak zasubskrybujecie kanał Gnom Games, zrobicie łapkę pod tym filmem, będziecie dropać unikaty. Jak nie, to będziecie mieli do końca życia krótkie łuki. I miecza zwykłe. 58. Zostaw mnie! Uciekam. Uciekam. Jest! Koniec! Nareszcie! Już się niczego nie nadają. Ale się udało! No! To co mam więcej mówić, no? Subskrybujcie kanał! Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie przy subskrybowaniu o dzwoneczku, żebyście dostawali powiadomienia o nowych odcinkach na kanale. Ponieważ, no, myślę, że się opłaca. Myślę, że się opłaca takie odcinki czekać. No, a tymczasem mam nowy unikat ulepszony. Do poziomu 18. Ciebie. No więc dzięki za oglądanie. A ja się już żegnam, no bajo.